Witam was serdecznie, moi drodzy, z tej strony Springman. Witam na moim kanale. Dziś po raz pierwszy w historii, choć już od jakiegoś czasu posiadany przeze mnie, ale po raz pierwszy filmik, który mogę udostępnić z najnowszego Flight Simulatora od firmy Microsoft i Asobo. Pokażę wam co i jak zacząć latać w tym symulatorze, jak tutaj poustawiać sobie wszystko, jakie fajne tutaj rzeczy możecie sobie w ustawieniach zmienić, żebyście bardzo mieli dobre doświadczenie z tego latania. Więc nie przedłużając, przejdźmy może do opcji. Zaczniemy od opcji ustawień tutaj generalnych, tak? Najpierw grafika ustawiacie oczywiście zgodnie pod wasz system, jaki macie, tak? Jakie macie wydajność na jednostce swojej. Ja, że mam dosyć mocną jednostkę, mógłbym powiedzieć, że nawet potworka. No to nie muszę się przejmować za dużo. Wszystko na ultra, ale ja latam na 1080p w monitorze. 27-calowym zakrzywionym. Na tą chwilę musi nam to wystarczyć, ponieważ jak wiecie, wsparcie VR do tego symulatora będzie później. Także zgodnie z tym, co może wasza maszyna osiągnąć, pobawicie się tutaj ustawieniami graficznymi. Zobaczcie, jak tam u was FPS-y będą wyglądały. I nie będę tutaj za dużo czasu spędzał, bo każdy musi to zrobić pod swoją jednostkę. Przejdźmy dalej. Kamera, ustawienia. Najlepiej tutaj nic nie ruszajcie. Zostawcie to tak jak jest. Będzie dla was to w późniejszym czasie łatwiej do ogarnięcia, jak zrobię już konkretny filmik o ustawianiu do kamery. Opcje dźwięku. Też bym nic nie ruszał, w sumie to nawet nie ruszałem. Możecie sobie zrobić tutaj kilka zmian, jeżeli macie taką ochotę i chcecie mieć bardzo realne doświadczenia w trakcie swoich lotów. Macie tutaj VHF, Signal Degradation. Możecie to włączyć na on, powinno być defaultowo na on. Co to znaczy, jak będziecie się oddalać od jakiejś tam wieży kontroli, czy od jakiejś tam kontroli obszaru, czy czegokolwiek, lotniska, albo będziecie wchodzić za góry, za jakieś tereny, terenowe przeszkody, ten sygnał radiowy będzie wam jakby się pogarszał. Będą słyszalne trzaski, szumy. Wiecie, o co chodzi. Jak ktoś chce, zostawia na on. Jeżeli chcecie mieć piękną, czystą, radiową komunikację z wieżą, zostawiacie, wyłączacie na off. Jest wszystko ok. Teraz tak. Ja muzykę wyłączyłem. Nie mam muzyki, no żeby copyright strike i żadne nie poszły na kanał. W tej chwili macie do wyboru trzy rodzaje muzyki tymi przyciskami. Legacy, czyli ten najbardziej znany z Microsoft Flight Simulatorów poprzednich. Główny motyw, który był w nich. Color 2, Color 1. Nie wiem dlaczego tak to nazwali, ale to są dwie różne jakby nuty, które mogą wam w trakcie tej bawienia się w menu w tle sobie pogrywać. Więcej co? No, ustawiacie sobie tutaj jak chcecie. Jeżeli wam za głośno ogólnie, no to możecie sobie masterem zmniejszyć tą głośność. Jeżeli chcecie tylko ściszyć na przykład silnik samolotu, no to tutaj sobie ściszacie go w tym miejscu. W kokpicie też możecie tylko mieć ściszone na przykład dźwięki, jak was wkurza tam, że jest za głośno. Ostrzeżeń raczej nie radzę ściszać, bo przyda wam się, żebyście słyszeli jakiekolwiek ostrzeżenia, co tam będą samoloty do was wysyłać. Jak będziecie latać z kimś na multiplayerze blisko siebie w formacjach jakichś, nazwijmy to, czy tam lotach widokowych, możecie sobie ściszyć samoloty, które są w okolicy was, i żeby was tak nie wkurzały ich silniki czy cokolwiek, jeżeli was wkurzają. Idziemy do traffic. Traffic teraz stawić sobie możecie tutaj na Real Time Online, czyli tak jak tu macie opisane, prawdziwe samoloty będą reprezentowane przez AI-kowe w świecie tutaj Microsoftu. Jeżeli coś będzie lądować na lotnisku, z którego startujecie w realu, tutaj także będzie to odzorowane. Nie będą to, jakby powiedzieć, samoloty bardzo szczegółowe. Czyli no, generalnie kokpit cały, nie kokpit, tylko cały tutaj skorupa samolotu powinna być odpowiednia.
ponieważ Microsoft o to zadbał. A jeżeli ląduje tam, powiedzmy, 747, A320 albo jakiś mniejszy samolot, powinny to być klasa samolotu odzorowana. Nie będą skórki na pewno odzorowane. Także na to nie liczcie. Możecie też tutaj sobie ustawić w tych opcjach nameplates'y, jeżeli chcecie wiedzieć, co to za samolot leci. Gdzieś tam widząc go z daleka. Włączacie to na on. W tym momencie w świecie, w trakcie lotu, w grze, w symulatorze wyświetlane będą nad samolotami takie paski, gdzie będzie nazwa lotu podana, jego wysokość bodajże i kierunek, jak dobrze pamiętam. Niżej ustawienia jakby na lotnisku, tak, czy to samochodów lotniskowych, jakieś tam obsługi, czy to samolotów, które są postawione na ziemi, w tym miejscu sobie możecie zmniejszyć ilość. Ja sobie to akurat zmniejszę, bo tego co zauważyłem, to zbyt duża ilość pojazdów tam kołowych się porusza po tym lotnisku. Samolocików też może być troszeczkę za dużo, więc sobie ustawimy na 25. I pracowników lotniska, pieszych, takich co sobie tam chodzą, ludzików, też możemy sobie troszeczkę zmniejszyć. Tak sobie zestawiamy. Teraz tutaj ta część odpowiada po prostu AI-kowym reprezentacjom ruchu na drogach, jakichś łodzi na jeziorach czy tam na morzu. To wszystko sobie możecie tutaj poustawiać. Pierwsze od góry ustawia te mniejsze łódki, takie nazwijmy to prywatne jachty jakieś. Poniżej macie pojazdy na ulicach, tak, na drogach. I na samym końcu są statki na morzu. Takie większe już. Teraz przejdźmy do sekcji data. No tutaj już też, zależnie od tego, jakie macie połączenie internetowe. No, że ja mam bardzo dobre połączenie, zostawiam wszystko sobie na on. Nie mam z tym żadnego problemu, żeby to się ściągało w czasie rzeczywistym. Jeżeli macie, nie wiem, internet z limitem pakietu danych, możecie sobie też ustawić ten limit. W tym miejscu data limitation, włączacie na on, wpisujecie ile macie gigabajtów albo ile chcecie, żeby gigabajtów zużył wam Microsoft Flight Simulator, tak? I w momencie, gdy on zużyje tą ilość gigabajtów, to już przestanie zużywać dalej. Ja, że mam nielimitowany internet, zostawiam to na off. I teraz tutaj też ustawiacie sobie, którego dnia wam się będzie resetować te dane. Jak tam pierwszego chcecie, no to się będzie pierwszego wam resetować, jak 30 do 30, zależnie od tego, jak kiedy wam się tam plan limitowy internetu zmienia. Bandwidth, możecie sobie ograniczyć bandwidth, ja nie mam zamiaru tego ograniczać, unlimited, niech się ściąga wszystko tak jak chce. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy, rolling cage setting. No na pewno macie to już defaultowo na on. Z tym, że sprawdźcie sobie, bo u mnie na przykład i chyba u wszystkich rolling cache jest zostawione na dysku C w roamingu, tam application data roaming. Nie wiem jak u was, ja dysk C zostawiam tylko i wyłącznie na Windowsa i wszystkie sterowniki, co tam mu jest potrzebne. Nie bawię się w żadne instalacje na dysku C, więc przerzuciłem sobie to na dysk D do folderu Microsoft Flight Simulator cache. I ustawiłem sobie z defaultowych 8 GB na 24, więc teoretycznie więcej różnorodnych map, które mi się ściągną, tak jak terenów, nad którymi latam, może być w tym cache'u i w razie co nie będzie to pobierane znowu na bieżąco, tylko będzie sobie to tam wisieć. Jak przelecę kolejny raz, to już nie będzie mi marnować, nazwijmy to, tych gigabajtów czy tam megabajtów danych, chociaż nie mam limitu, ale to po prostu szybciej będzie się wtedy to ładować, tak? Przechodzimy dalej do flight model. Ja zostawiam na modern. Jak ktoś chce, możecie sobie jeszcze przerzucić na legacy, czyli to jest ten standardowy Microsoft Flight Simulatorowy jakby model lotu i tu sobie możecie ustawić ustawienia, czy to FSX, czy intermediate, czy realistic. Możecie sobie to jednak zostawić na
modernie, bo bardzo dobry model lotu jest, podoba mi się. Jest naprawdę na wysokim poziomie i jest z tego dużo zabawy. Kolejne misk ustawienia, to możecie ustawić sobie język. Ja mam na angielski, tak mi łatwiej. Możecie sobie ustawić pilota, awatar pilota, tego co tam siedzi sobie w tym wirtualnym kokpicie, kopilota, tam instruktora i różne opcje tutaj macie poszczególnych osób, które są gdzieś tam wyświetlane. Kilka ich jest, możecie sobie pozmieniać. Jeżeli chcecie cywilnego pilota, no to proszę bardzo, jeżeli chcecie kapitana jakiegoś tam linii lotniczych, także macie do dyspozycji. Na przykład ustawię mojego pilota na razie na tego, bo pilota niech będzie kobieta. Teraz kolejne accessibility, no to już bardziej ustawienia pod to, jak chcecie, żeby wam się interfejs gry wyświetlał. Jeżeli jesteście ślepi, czy tam słabo widzicie, ustawiacie sobie o większą czcionkę, łatwiej wam przeczytać wszystko. Sobie zestawię na 20, będzie łatwiej. Gdzieś tam wyginając się na fotelu to rozczytywać. Skala interfejsu też może być zmieniona. Będzie wtedy jeszcze mniejszy. Jak kto lubi. Pokazywanie podpowiadaczy. No ja mam na off, defaultowo chyba też jest na off. Nie pamiętam, czy on podpowiadacze pokazuje w menu, czy pokazuje w trakcie lotu. Sprawdźmy teraz tylko. Just weather display at tooltips if the current selected UI element contains text that doesn't fit on the screen. Aha. Czyli jeżeli będzie jakaś opcja menu, która nie będzie się mieściła na ekranie, no to wtedy będzie pokazywał sobie taką chmurkę z tym tekstem, tak? No też do pobawienia, jak chcecie mieć inny kolor, no to przełączacie sobie tym przyciskiem. Może być czerwony, może być każdy inny, ja wolę defaultowy, jest niebieski, fajny. Animacje w menu to chodzi o to z tyłu, tak? Jeżeli nie chcecie, to będzie statyczne. Jeżeli chcecie, żeby podglądy z tyłu były animowane, no to zostawiacie na on i w tym momencie macie tam przeskakujące animacje w hangarze swojego samolotu, który dany macie ustawiony w tej chwili. Teraz opcja kolejna. Jak zaczynacie lot, na przykład zaczynacie na pasie startowym, to macie takie krótkie cutscenki po załadowaniu się już terenu. Jak samolot tam sobie po taxiway dojeżdża do progu pasa, zgłasza tam gotowość do startu i w tym momencie tam przyłącza się cutscenka, samolot sobie wjeżdża na pas, jesteście gotowi do startu. Jeżeli tego nie chcecie, to można także wyłączyć w trakcie oglądania jakby tej cutscenki przyciskiem tam, który zobaczycie za chwilę przed lotem. Klikacie tutaj na off. Już wtedy nie będzie tych pięknych scenek. Controller vibration. No jeżeli macie joystick, czy tam volant, czy cokolwiek z wibracjami, no to tutaj to przestawiacie. Tutaj już jest menu tylko dla deweloperów. Jeżeli je włączycie, w tym momencie się pojawia tutaj u góry pasek, na którym możecie poszczególne opcje jeszcze tam wybierać. To już dla bardziej zaawansowanych, tych co tworzą content do gry. Samoloty, lotniska i inne rzeczy. Prawdopodobnie też moduły, no bo jeżeli to jest wszystko tak samo jak w poprzednich symulatorach, no to jakieś tam modyfikacje, moduły, nie wiem, FPS-y lądowania czy coś wyświetlane na ekranie też będą dostępne, ale musimy dać im trochę czasu. Niech zaczną działać. Dobra, jako opcje tutaj generalne mamy, że tak powiem, ogarnięte. F11 albo tym przyciskiem klikamy Apply and Save. I przejdźmy do Assistance. Assistance to jest generalnie to, na ile wam symulator będzie pomagał w trakcie lotu. Jeżeli chcecie się pobawić realnie, robicie sobie to wszystko na hard i jest ok. Nie musicie nic więcej zmieniać. I teraz, dlaczego ja tu mam włączone ATC panel opens at start. Ok, no to dobra, to zostaje, bo to jest panel ATC, który mi się otwiera w momencie, jak wchodzę do tutaj samolotu na lot. I dźwięki ATC są na on, żebyśmy sobie mogli, tak powiem, pogadać z panami z ATC. Oczywiście
My nie rozmawiamy, tylko klikamy daną komendę, która jest wysyłana przez naszego pilota do ATC, on tam gada i wtedy ATC nam odpowiada głosem. Jak nie chcecie, żeby wam ATC odpowiadało głosowo, to klikacie na off i jest wszystko ok. Teraz kontrolsy. Jak widzicie, wyświetlają się wszystkie wasze podłączone już tutaj urządzenia. Ja mam podłączoną myszkę, klawiaturę, ramkę do MFDK od Kuguara, czy od Trasmastera w sumie, której używam do kontroli OBS-a i streamów ewentualnych. Joystick Hotas Warthog, Zytec ProFlight, Rudel Pedals, morczyki do sterowania tam ruderami, nie? Że mój joystick, czyli Hotas Warthog, jest podzielony na joystick i przepustnicę osobną, to jest w dwóch, że tak powiem, tutaj okienkach. I teraz co? Musielibyście sobie poustawiać to, co wam będzie najbardziej potrzebne, bo na pewno wszyscy się niecierpliwią. Chcieliby już skoczyć do kokpitu i polecieć, zobaczyć, jak to jest w tym Microsoft Flight Simulatorze. No to zaczynamy. Pierwsze co, joystick. Klikacie sobie na to okienko i porozwijają wam się te dropdowny. Kamera. No jeżeli nie macie trackiera czy tam free tracka, no to polecam to zostawić defaultowo, tak jak jest tam pod wasz joystick. Sprawdzi tylko, które to przyciski, którymi będziecie sterować widokiem w kokpicie. Teraz external camera. No ja to wolę jednak myszką obsługiwać. No ale jak ktoś będzie bardzo chciał na joystick sobie przypisać, też można. To jest tak defaultowo, jakby się załadował profil do Hotasa Warthoga już przygotowany przez Microsoft. Ja tylko pozmieniałem część przycisków. Możecie sobie ustawić też widoki na poszczególne instrumenty, jeżeli chcecie. To mam tam pod małym palcem i taką łopatką. Tutaj z tyłu jest taka łopatka, którą mogę sobie zbliżać na tam konkretny instrument. A ja akurat mam na ten jakby główny panel, gdzie są wszystkie przyrządy ważne poustawiane. No na pewno musimy ustawić powierzchnię, że tak powiem, sterowne samolotu, czyli oś X, oś Y. Ustawiamy sobie. Potem ja sobie ustawiłem jeszcze klapy, czyli obniżanie i podnoszenie klap o jedną pozycję. Kolejny trym. Trym na pewno musicie sobie ustawić, bo każdy podmuch wiatru w mniejszym samolocie typu na przykład Cessna 152, którą będziemy latać później, naprawdę czuć. I jeżeli ten wiatr sobie dmucha gdzieś tam z boku, to będzie was znosić. Musicie wtedy poustawiać sobie trymy, żeby samolot leciał w miarę prosto. Rudder pedals, jeżeli macie, to ustawcie sobie hamulce na dane swoje pedały, tak? Ja mam poustawiane na lewy, na prawy i do tego oś Z, która jest podpisana pod rudery Axis, czyli tą tylną lotkę samolotu, która sobie na ogonie jest i steruje jakby wychyleniem lewo-prawo samolotu. Kolejne na kwadrancie już przepustnicy. Co mam poustawione ja? Na pewno Autopilot Master, to wam się przyda. Parking Brake też wam się przyda, bo będziecie pewnie kombinować w niektórych samolotach, gdzie jest tam pieprzona wajcha od Parking Brake'a, żeby się ruszyć. Apple Starter nie musicie, jeżeli nie chcecie. Ja sobie ustawiłem, bo tak mi łatwiej gdzieś tam samolocikami startować. Nie musicie tego ustawiać. Nie jest wam to potrzebne do szczęścia. Większość samolotów, nawet tych, czy wszystkie te defaultowe mają odwzorowany przycisk do startowania silnika, nie trzeba żadnych komend klawiaturowych wpisywać, także nie ma problemu. Mam też przypisane klapy jeszcze raz, z tym, że te tutaj dwa przyciski, to jest tutaj taki przełącznik trzypozycyjny, dół, środek, góra. On wychyla mi klapy na maksa, czyli na przykład jak chcę do lądowania wychylić szybko na maksa, no to w tym momencie klikam go w dół i sobie wysuwają się na maksa klapy. Jak po lądowaniu chcę już klapy schować, no to wtedy do góry i klapy się chowają. Oczywiście podwozie warto by było mieć przypisane gdzieś, żeby można było łatwiej wysuwać, a nie szukać tam gdzie na klawiaturze. Ja jeszcze do tego, że mam przepustnicę podzieloną na dwie części, jak widzicie.
Jak sobie ją rozłączę, mogę sobie przypisać osobne tutaj osie. Jak macie samoloty, które mają wajchę od propelera, czyli tam obroty migła, tak. Tego jeszcze mają ten throttle i miksturę, to macie w sumie trzy wajchy, których potrzebujecie. Mnie ratuje w tym momencie ten slider, który tutaj jest taki szary. Na tym sobie ustawiam miksturę. Mogę sobie miksturą sterować. No mikstury się raczej za często nie rusza, więc to na sliderze jest idealnie. A dwie pozostałe osie są przypisane wtedy na te przepustnicowe dwie wajchy. Jako że nie mam jeszcze tej drugiej przypisanej, zrobimy to teraz razem. Jak to przypisać? No to po pierwsze zmieniacie z tego filtra z assigned na all i szukacie. Szukamy propelera, no to prop. I teraz się zaczyna. Musicie znaleźć odpowiednią jakby tutaj komendę, tak? Czyli widzicie, tutaj jest aż do czterech różnych, czterosilnikowe samoloty. Teoretycznie można by było obsługiwać. Ja szukam propeller axis. Tylko teraz którego? O, jest propeller axis. Teraz sobie to przypiszę klikając na search by input. Podświetla tak na szaro-biało, migająco. Teraz poruszam tylko tą wajchą i on mi już ją znajdzie i przypisze. Robię validate. Teraz sobie mogę propeller ustawiać jak chcę. Stawiam, że pewnie będę musiał odwrócić oś, ale to dajcie mi sekundę. To sprawdzę z trotlem. Nie będę musiał odwracać osi. Mam na minimum, to tu pokazuję na maksimum, ale w grze będzie to na minimum, także tak to działa. W razie co, jakby wam było na odwrót, to możecie tutaj reverse axis zrobić i w tym momencie macie odwrotnie. No dobra. Jak już sobie poprzypisujecie, możecie jeszcze trackiera, jeżeli macie, też sobie tam poprzypisywać, ale tego nie robiłem. Bez sensu. Jakby chcieli, nie wiem, chcieli ruszyć głową w prawo, żeby wam wysunął klapę, albo w lewo. Nie róbcie tego. Macie poprzypisywane przyciski. Apply and save. W tym momencie one się zapisują. Pamiętam też, że właśnie można było zapisać to jako presety. Dodajemy na przykład nowy preset. Wiecie, nie będę tego robił na trackierze, tylko na workflowu. Mamy apply and save preset. Teraz on jest jako joystick hotas warthog zapisany już. Możecie sobie zmienić nazwę albo zrobić nowy preset zupełnie, jeżeli ten defaultowy wam nie odpowiada i wszystkie przyciski, które chcecie poprzypisywać na poszczególne na przykład samoloty, sobie różnie poprzypisywać te przyciski, wtedy zapisujecie pod swoją nazwą i macie wszystko ładnie posegregowane. Dobra, jeszcze w razie co robimy te apply save na każdym z urządzeń. Żeby nie było, że coś się rozprogramuje, my nie zapisaliśmy. Wychodzimy z menu i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia, przygotowywanie symulatora, nazwijmy to, do lotów. Mówił do was Springman i zapraszam was do komentowania, co byście chcieli zobaczyć z Microsoft Flight Simulator 2020, czy Flight Simulator 2020. Jakie filmiki was interesują, na pewno zrobimy szkółkę latania. Zrobimy sobie ją na Cessnie 152. Jest to najprostszy samolot, żebyście się nauczyli, jak działa dynamika tutaj lotu, jak siły działają podczas lotu w symulatorze tutaj, w Flight Simulatorze, i nauczyliście się latać. Dzięki wielkie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zostawiajcie subskrypcję, jeżeli macie ochotę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Siemano.